Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Robert Lewandowski wymazany z historii Bayernu Monachium. Nowe informacje na temat przyszłości Neymara. Otoczenie piłkarza PSG wyjaśniło medialne doniesienia. Czesław Michniewicz rezygnuje z pozwu. Nietypowa anegdota Wojciecha Szczęsnego. Oraz niesamowita forma Sadio Mane. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo was proszę również o zostawienie kciuka w górę. A teraz ja już nie przedłużam i przechodzimy do dzisiejszych newsów. Od tygodnia dość mocno dyskutuje się na temat przyszłości Neymara. Piłkarz ma ważny kontrakt do 2025 roku, jednak PSG planuje go sprzedać z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest dosyć przeciętna forma Neymara w sezonie 2021-2022, natomiast drugim jest kwestia Kyliana Mbappé. Francuz obecnie inkasuje przeszło 8 milionów euro za jeden miesiąc, co powoduje, że PSG narusza finansowe fair play stworzone przez UEFA. Oczywiście, gdyby jeszcze federacja nie była na tyle skorumpowana, to Paryżanie mogliby zostać nawet wycofani z rozgrywek europejskich na przyszły sezon, ale jak nam wiadomo, rzeczywistość jest bardziej brudna, że tak to ujmę. Mniejsza o to, Paris Saint-Germain chciałoby sprzedać Neymara już w lipcu, a do tej pory proponowali oni swojego zawodnika Juventusowi, FC Barcelonie czy niektórym zespołom z Premier League. Choć w tym przypadku mamy zbyt mało informacji. Najciekawsze jest w tym wszystkim jednak to, że Neymar prawdopodobnie może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że PSG chce go sprzedać. Kiedy pojawił się temat chęci sprzedaży 30-latka, ten już przebywał na wakacjach albo był przynajmniej w przygotowaniach właśnie do nich. Skąd taka pewność, zapytacie? W końcu ciężko jest nie usłyszeć o informacjach, o których mówi pół Europy. Brazylijscy dziennikarze UOL Esporte, którzy mają bliższy kontakt z Neymarem, uważają, że piłkarz nic nie wie, bądź przynajmniej nie wiedział o planach mistrza Francji, a oprócz tego ci sami dziennikarze zdementowali, że klub miał rzekomo już rozmawiać z Brazylijczykiem na temat jego transferu. Jak widać, cała saga zaczyna nabierać coraz to ciekawszych barw i można tylko spekulować, jak się rozwinie, gdy Neymar wróci z wakacji, ponieważ jak wiemy, 30-latek bardzo ceni sobie czas wolny i nie lubi go marnować na tematy związane z pracą, czyli w jego przypadku piłką nożną. Atmosfera w Niemczech, a szczególnie w Bawarii, ma dwie strony medalu, choć media oczywiście lubią przedstawiać wyłącznie tą gorszą. Z jednej strony duża część kibiców chce, aby Robert Lewandowski został w Bayernie Monachium, natomiast część z nich wraz z dziennikarzami wymazuje naszego rodaka z karty historii wielokrotnego mistrza Niemiec. Jest to oczywiście absurdalne, ale emocje w kraju naszego zachodniego sąsiada sięgają momentami zenitu, czego przykład zaraz wam podam. Niemiecki Bild, który w pewnym stopniu jest głównym źródłem informacji na temat Bayernu i związanej z tym przyszłości Lewego, już jakiś czas temu podawał, że piłkarze Bawarczyków mają już dość całej tej sprawy i są z tym, aby nasz rodak odszedł i cały temat w końcu odciąć raz na zawsze. Jest w tym na pewno dużo racji, ponieważ wielu zawodników Bayernu zapewne jest często wypytywanych o Roberta przez dziennikarzy, jednak istnieją tacy piłkarze, co szczerze przyznali, że chcą, aby Polak został na Allianz Arenie. Do tego grona zalicza się m.in. żywa legenda Bayernu Thomas Müller, który co ciekawe został wybrany przez kibiców tego klubu piłkarzem sezonu 2021-2022. W całej ankiecie nasz kapitan zajął dopiero trzecie miejsce za drugim Jamalem Musialą, co tylko świetnie obrazuje, że tego typu ankiety i głosowania nie mają nic wspólnego z obiektywizmem. Ale żeby bardziej się przypatrzeć temu aspektowi, spójrzmy na statystyki wszystkich zawodników mistrza Niemiec z podium. Müller zdobył w ubiegłym sezonie łącznie aż 25 asyst i 13 goli, z czego 4 asysty i 4 gole w Lidze Mistrzów, a reszta w Bundeslidze, odliczając jedną bramkę w Pucharze Niemiec. W przypadku Lewandowskiego jest to 35 goli w Bundeslidze i 13 goli w Champions League. Łącznie w obu rozgrywkach dołożył natomiast 7 asyst. Zagrał także o 500 minut więcej od Thomasa, ale różnica w statystykach i tak jest widoczna. Co do Musiali, łącznie mowa o liczbie 8 trafień i 5 asyst, z czego rozegrał 2 razy mniej minut niż Lewy czy Müller. Ma on także 19 lat, więc to i tak niezły wynik, jednak z obiektywnego punktu patrzenia nie na tyle dobry, by być na podium. Widać, że transfer Lewandowskiego jest niemal przesądzony i to nie jedynie z powodu wspomnianego wymazania naszego rodaka z karty Bayernu, ale także spotkania z Xavim Hernandezem. Robert przebywa obecnie na Ibizie, gdzie media przyłapały go, gdy ten przebywał w restauracji właśnie z obecnym szkoleniowcem FC Barcelony. Oczywiście nie trzeba posiadać ponadprzeciętnej inteligencji, aby rozszyfrować, że wspominanie czasów wielkiej Barsy nie były jedynym tematem rozmowy obu panów. Również Fabrizio Romano jest zdania, że transfer Lewego na Camp Nou to jedynie kwestia czasu. Intencją Bayernu jest odrzucenie ostatniej oferty Barcelony. Chcą więcej niż 40 milionów euro kwoty stałej, ale myślę, że negocjacje będą kontynuowane. Pracują nad wieloma dużymi transakcjami, ale sytuacja finansowa nie jest łatwa, więc jestem ciekaw, co zrobi klub.
Ale pozycja Lewandowskiego jest jasna. On chce grać dla Barcelony. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Niemcy sami blokują sobie drogę do zatrzymania Lewandowskiego i czy ten prowadził rozmowy z Xavim co do planów na grę w przyszłym sezonie La Ligi? Sekcja komentarzy oczywiście należy do was. Konflikt na linii Szymon Jadczak-Czesław Michniewicz rozlał się już nie tylko na terenie Polski, a paradoksalnie winowajcą tej promocji jest sam selekcjoner. Właśnie on nie odniósł się co do obszernego artykułu Jadczaka, który tylko utwierdził dużą część ludzi w temacie korupcyjnej przeszłości Michniewicza, ale i sam Michniewicz postanowił pozwać dziennikarza śledczego, wykorzystując do tego adwokata, który niegdyś bronił w sądzie samego fryzjera, czyli szefa mafii zajmującej się korupcją meczy piłkarskich. Obecny selekcjoner jednak się na tym nie zatrzymał, choć zwolnił tempo i opublikował oświadczenie o takiej oto treści. Reprezentacja Polski, której jestem selekcjonerem, potrzebuje spokoju, aby dobrze przygotować się do turnieju. W tym okresie, w którym piłka znów powinna łączyć wszystkich Polaków, a nie dzielić, muszę być myślami z kadrą, a nie na sali sądowej. Dodał następnie. Zdecydowałem, że do zakończenia mundialu moi prawnicy wstrzymają się z podejmowaniem jakichkolwiek działań w tej sprawie. Po turnieju będę walczył o swoje dobre imię, teraz priorytetem jest dla mnie dobro reprezentacji i ta decyzja ma na celu zapewnienie jej optymalnych warunków przygotowań przed wyjazdem do Kataru. Z jednej strony można byłoby powiedzieć, że to rozsądna decyzja, jednak sam pozew już nie był rozsądny i był przyczyną kolejnych problemów. Na temat nieciekawej przeszłości Michniewicza zaczęły się rozpisywać już media z Meksyku, Argentyny czy nawet Hiszpanii. To na pewno nie będzie dobrze działać na reputację całej reprezentacji PZPN-u, który postanowił, że będzie nadal milczeć w całej sprawie. No cóż, pojawia się także pytanie, jak ten cały artykuł Jadczaka oraz konflikt wpłynął na nastawienie naszych reprezentantów, którzy mogą czuć się zmieszani i niepewni, czyli identycznie jak my, kibice biało-czerwonych. Jak widać od podania się do dymisji przez Adama Nawałkę, mieliśmy i mamy sporo problemów dotyczących kolejnych selekcjonerów. Jerzy Brzęczek był krytykowany za brak charyzmy i słaby styl, Paulo Sousa za porzucenie reprezentacji dla lepszych pieniędzy w Brazylii, natomiast Czesław Michniewicz jest obecnie krytykowany, dobrze wiemy za co. Jak będzie dalej wyglądała przyszłość obecnego szkoleniowca? Zobaczymy, choć czasem strach się bać, jak daleko może zajść ta cała sytuacja. Piszcie, co wy sądzicie o tym wszystkim, jestem bardzo ciekawy waszego zdania. Przejdźmy teraz do luźniejszego tematu, który również dotyczy Polaka, a dokładnie Wojtka Szczęsnego, który w jednym z ostatnich wywiadów opowiedział ciekawą historię, o której zapewne znaczna część z was, w tym ja, nie wiedziała. Bramkarz podczas gry dla Arsenalu zdradził, że podczas turnieju Emirates Cup grał mecz na kacu. Graliśmy dwa mecze dzień po dniu, popiłem przed pierwszym, dzień później czułem się świetnie, ale też znam swój organizm i wiedziałem, że kiepsko będzie dopiero jutro. W sumie zaprezentowałem się z fajnej strony, ale miałem poczucie samoobrzydzenia związanego z tym, w jakim jestem stanie. Wojtek także powiedział o meczu, po którym najciężej było mu się pozbierać, a chodzi o spotkanie Juventusu z Napoli przegranym przez starą damę 1-2 po rażących błędach właśnie naszego golkipera. Po spotkaniu poszedłem z trzecim bramkarzem na papieroska i wtedy puściło mi tak bardzo, że cieszę się, że był tam ze mną. Inaczej bym z tego kibla nie wyszedł przed wypaleniem całej paczki. To był ciężki okres dla mnie, bo czułem się dobrze, byłem w formie, a popełniłem w dwóch meczach klopsy i to takie, których nie da się logicznie wytłumaczyć. Szczęsny w swojej karierze zaliczył wiele słabych spotkań, jednak warto pamiętać, że zaliczył więcej spotkań na plus, zaliczając także interwencje, których teoretycznie nie powinien zaliczyć z faktu na niemal idealny tor lotu futbolówki do siatki. Na końcu najluźniejszy z tematów dotyczący nowego nabytku Bayernu Monachium. Bawarczycy po raz pierwszy od zakupu Sané wydali kolejne spore jak dla ich polityki transferowej pieniądze na sprowadzenie kolejnego ofensywnego piłkarza. Jest nim oczywiście Sadio Mane, który po długich latach spędzonych w Premier League oraz Liverpoolu postanowił spróbować sił w nowej lidze, a wypadło na Bundesligę. O Senegalczyku mówi się w kontekście następcy lewego w klubie, ale teraz jest on również poważnym konkurentem w walce o najlepszą sylwetkę. Bild opublikował w swoim artykule zdjęcia Mane z jednego z treningów Bayernu, gdzie piłkarz z powodu upałów ćwiczył bez koszulki. Niemcy zaczęli zachwycać się jego umięśnionym ciałem, a szczególnie brzuchem, używając stwierdzenia, że Sadio ma perfekcyjny sześciopak. Nie mi to oceniać, dlatego sami możecie to zrobić w komentarzach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych filmach. Na razie!